Dziś w Radiu 5 gościmy pana Krzysztofa Kowalewskiego z Komitetu Korwin oraz pana Leszka Lewoca z Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Co panowie poradziliby Polakom, którzy wyjechali do pracy za granicą i dziś zapytaliby, czy jest sens wracać? Takie pytania padały podczas ostatniej wizyty prezydenta Rzeczypospolitej w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj to pytanie zadaję panom. Pan Krzysztof Kowalewski wspomniał, że pracował za granicą, jednak wrócił. Co by pan poradził osobom, które tam teraz są? Panie redaktorze, ja faktycznie pracowałem za granicą, faktycznie wróciłem. Udało mi się odłożyć jakąś tam kwotę pieniędzy, aby móc tutaj w Polsce funkcjonować, choć nie jest to łatwe. Ale czy Polacy powinni wracać? No nie każdy ma takie szczęście, jak na przykład pani poseł Bożena Kamińska, aby jednocześnie pełnić funkcję posła i być dyrektorem Swolskiego Ośrodka Kultury. I kiedy ci ludzie, którzy pracują za granicą, miliony naszych rodaków, ci, którzy opuścili kraj, na pewno osoby, które mają rodziny za granicą, słuchają nas w tej chwili i kiedy oni słyszą słowa parlamentarzystki, osoby pełniącej funkcję publiczną, pani poseł Bożeny Kamińskiej, które padły tutaj w studiu Radia 5 we wtorek w debacie na żywo. Pan pozwoli, że zacytuję może. Cytat ze słów pani poseł Kamińskiej, że główny element wyjazdu tam to warunki socjalne, duży socjal, koniec cytatu. To powiedziała pani poseł Kamińska na antenie Radia 5 i to jest naplucie w twarz tym wszystkim ludziom, którzy ciężko pracują, którzy nie jadą po socjal. Ja byłem w Niemczech, cała moja rodzina prawie pracuje za granicą. Wielu przyjaciół, wielu znajomych, nikt nie pojechał tam nigdy po żaden socjal. Nie było to, na pewno nie był to główny element, o którym mówi pani poseł Kamińska. I przecież Polacy pracujący za granicą są przez zachodnich pracodawców uważani za osoby pracowite, inteligentne, ambitne, kreatywne, dumne. I może jeszcze jeden cytat już nie z pani Kamińskiej, bo nie warto, ale Winston Churchill powiedział kiedyś tak, cytuję, Polska to naród najdzielniejszy pośród dzielnych, prowadzony przez najpodlejszych wśród podłych. Słowa pani Kamińskiej traktuję jako podłe. Dziękuję. Pan Leszek Lewoc, czy Polacy, którzy wyjechali do pracy za granicą, powinni wracać? Czy jest sens wracać do kraju? Każdy jest dorosły, każdy podejmie swoją decyzję. Są to ludzie już dorośli. Wybrali to, że będą pracować za granicą. Natomiast czy są warunki, żeby oni tu powrócili? Z wieloma, z którymi rozmawiam, chcieliby wrócić. Część jest to praca zarobkowa, żeby zarobić mieszkanie. Na dzień dzisiejszy też wiele dziewczyn, pań pracuje u mnie. Pieniądze są takie, jakie są. To są tak zwane umowy śmieciowe. Najniższa ta pensja 1750 zł, 1200 na rękę, jeżeli się nie ma jakiejś tam wysługi lat. Za takie pieniądze młodzi ludzie pracują. Za takie pieniądze młodzi ludzie nie są w stanie zakupić sobie mieszkania. Jeżeli nie mają jakichś rodziców bogatszych, którzy zasponsorują to mieszkanie, no to oni sami nie są w stanie tego mieszkania kupić. I to jest tragedia, no bo każdy młody człowiek chciałby znaleźć swoją drugą połowę, założyć rodzinę i te podstawowa rzecz, jak mieszkanie i praca, która da utrzymanie i dzieci, no to powinno państwo dać. Tego nie ma, dlatego ludzie wyjeżdżają. Nie ma na dzień dzisiejszy nie ma warunków na to, żeby młodzi funkcjonowali. Dlatego no, potrzebne są duże zmiany. Potrzebne są duże takie zmiany, stworzenie takich warunków, żeby nie wyjeżdżała nasza najlepsza młodzież. Trzeba tutaj pamiętać, że te osoby, które wyjechały, no to jednak to jest zdolna młodzież. To jest zdolna młodzież, która zna język, która ryzykuje. Tacy by byli potrzebni tutaj w Polsce. Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma warunków, żeby ich jak gdyby ściągnąć i oni o tym wiedzą. To nawet nie trzeba nic mówić, bo te słowa są niepotrzebne. Jak będą warunki, to oni sami przyjadą, a wiem, że oni pragną tutaj przyjechać i być może, że po wygranych wyborach akurat takich ugrupowań jak moje będzie można dla nich warunki stworzyć dobre.